Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z opowieści Zedori, edycja cesarska. Dalej jedziemy z grobowcem, jest tutaj akcja wartka niczym kubsko po takim dobrym kebabie. Ale zacząłem odcinek, nie? No brutalnie. Ja zawsze sobie muszę znaleźć taki jakiś temat nawiązujący do fekaliów albo innych rzeczy. Tak to już jest. Co ja wam będę mówił? Muszę trochę sobie słuchawkę zdjąć, żeby słyszeć, żeby za głośno ryje mnie kłapie, bo nie chcę za dużo hałasu robić z pewnych względów, nieważne. 10:14 jest, ja nagrywam ten odcinek, jestem wyssany troszeczkę z energii po wczorajszym live'ie. Jak ktoś nie widział tego live'a, to mogę jak najbardziej zaprosić, graliśmy sobie w Somę, ale tylko takie lekkie nawiązanie do tego, żebyście wiedzieli, że takie coś było. Dużo gadaliśmy później po Somie, jak już skończyliśmy grać, jeszcze sobie pogadaliśmy sporo na różne tematy, także jakbyście chcieli się zainteresować, to się interesujcie. Dobra, chamska reklama na sam start jest zrobiona, więc możemy przejść po prostu dalej. To niesamowite, jak te ruiny pod bagnami są rozległe. Wiele z nich nawet jeszcze nie odkryto. To była duża nekropolia. Dobra, będziemy walczyć dwoma. Klasycznie, ja się muszę trochę wrócić do klimatu, bo wczoraj jak graliśmy w tą Somę, to jest zupełnie inna gra. A to też jest inna gra. W sensie, no widzicie, prawda? Soma jest horrorem chodzonym. Kaj mam iść? Czekaj, tam jest otwarte, zamknięte. Nie wiem, którędy tutaj trzeba przejść. Nie mam pojęcia... Strasznie dużo tych grobów. Od tej misy bije pozytywna energia. Ta woda może uleczyć rany. Okej, czyli mamy tutaj takiego troszeczkę heala, ale... Na razie nie jest mi to jakoś mocno potrzebne. Okej, mamy ziomka. Od tej strony podejrzewam będę mógł teraz to otworzyć. W sensie otworzyć... Czekaj, szaman, zjawa... Zjawę może będziemy tłuc. I spróbujemy burzę jeszcze spróbować na wszystkich tutaj. Nie wiem, czy to coś zadziała. Powinienem sobie chyba trochę manę odnowić. Tak mi się wydaje. A, przestygnięta kawa już. W gruncie rzeczy to ona bardzo smakuje podobnie do zwykłej kawy. Może sobie zwykłą zrobiłem niechcący. Nie no, chyba nie. Czekaj, z którego ja sypałem? Nie no, dobrze sypałem. Czekaj, co tu się dzieje? Jeden ma plątanie, a drugi ma coś fioletowego. To jest jakaś chyba... Klątwa czy coś takiego? Tak mi się wydaje. Dobra, spróbujemy zwykłymi atakami sklepać tych wszystkich tutaj ziomków. Nie wiem jak to wyjdzie, bo zjawa bardzo lubi unikać, a ten się jeszcze regeneruje kutafon. Ale nawet go nie zacząłem za bardzo klepać, więc... O, to zadziałało. Nawet nie zacząłem go za bardzo klepać, więc nie ma problemu. O, jeszcze tutaj klątwa nałożona. Fajnie, połowa obrażeń będzie teraz zadawana i jeszcze będą uniki. Ale mnie to napawa optymizmem. Dobra, walcie przy... Nie wiem, pierwszego z brzegu, nie mam pojęcia. Te miażdżące od tamtego z bagien może być problemem, ale... Teraz 22 zadało, nie wiem, to przez to klątwę, czy co? Jezu kochany, czy wy możecie przestać unikać? Normalnie zaraz strzelę ze skarpety, normalnie nie mogę. Teraz normalnie wczytam grę. Nie no, tak to my nie możemy, chłopaki, działać, bo to jest... Ja do usranej śmierci będę z wami siedział. Weź sobie klepnij eliksir. Też sobie klepnij eliksir. Nie będziemy się tak bawić, no ludzie kochani. Dobra, nie wiem jak to będzie wyglądać, bo mamy strasznie mało hapsa. Poczekaj. Salwacja na konwojenta, a ty... A ty na razie nic może, błyskawiczny na utopca, jak uda ci się. No kurde, tak blisko, a tak daleko. Dobra, dziękuję bardzo, konwojent ma dwa życia. Po robocie, przegrałem walkę, ale w głupi sposób strasznie. Odnowię sobie najpierw manę, a potem będę walczył, bo to nie ma sensu klepać się po prostu zwykłymi atakami. Oni mają strasznie upierdliwe ataki, więc trzeba ich sklepać jak najszybciej, żeby życia nie stracić. Wczytamy i jedziemy dalej. Fajnie się ten odcinek zaczął, naprawdę intensywnie. Super. Idźmy też w tamten sam kierunek, co wcześniej. A mogę tutaj pójść? Nie, dobra. Tu mamy przynajmniej jasność w tej kwestii. Nie muszę się orientować, gdzie ja łaziłem, a gdzie ja nie łaziłem, bo to tak trochę... Lipton. Aha, właśnie, uleczę się. Eliksir energii, jeden, a tutaj... 800 to będzie za dużo, ale mikstura to będzie w sam raz. Dobra, mamy tutaj jasność. Chodź tu, ziomek.
Tym razem to cię sklepie. Strasznie przestrzelone są ataki tych przeciwników. Jeden atak potrafi zadać 25, drugi atak potrafi zadać 300. Marnie to wygląda, że tak powiem. Nie podoba mi się to, że to są takie przestrzelone te ataki. Ten się jeszcze będzie leczył za 500, czemu nie? Bo to oczywiście zawsze jest dobry pomysł. Ten też się będzie leczył, no genialni przeciwnicy po prostu. Uniki i leczenie się. Dwie najlepsze po prostu rzeczy, jakie mogą być w przeciwnikach. Te walki są tak przyjemne, jak normalnie siadanie na butli od Vanisha. To jest dokładnie ta sama przyjemność. Ale klepnięci na szczęście. Jeszcze Rusard musi się trochę uleczyć. Ciekawe, czy ta misa, która tam stoi... Trofeum materiał. Ciekawe, czy ta misa, która tam stoi... Tutaj możemy sobie już skrócić drogę. Oczywiście. Dobra, tam na dole chyba były... Była ta walka taka trudna. Ale w dwóch to ja na pewno nie poradzę tej walce. Na pewno nie. Jestem tego po prostu pewien. Dobra, zapiszmy grę od razu, bo nie wiadomo, co tu się może dziać. Co tu się będzie działo. Nie tędy chyba. Halo, którędy ja tu przyszedłem? Tędy. Co tu jest? Tutaj też było chyba ten przejście, nie? Jakieś. Rusard? Kanrod, fajnie, że znalazłem Hekar... A, nie bardzo, że on jest po drugiej stronie. Błąkam się po tych korytarzach już dłuższą chwilę. Co z księciem? Też chciałbym wiedzieć, musimy znaleźć Haralda za wszelką cenę. Znaleźliście jakieś wyjście? Jeszcze nie, tylko jedne wrota, ale chyba potrzeba nam klucza. Poszukam coś tutaj, to jakiś ważny pokój. Potem do was dołączę. Dołącz do nas teraz, gościu. Potrzebna nam siła uderzeniowa. No bardzo. Zepsułem sobie grę. Wiecie, o co chodzi? Ja wiem, o co chodzi. Kanrod ma zero życia. Kanrod ma zero życia. I zbugowałem sobie w ten sposób grę. Bo on nie żyje. I automatycznie, jak się na niego przełączyłem, to gra mi się kończy. Nie no, słuchajcie, powtarzanie gry teraz taki kawał, to będzie po prostu masakra. Musiałbym całą sekwencję z Rusardem i całą sekwencję z Haraldem teraz robić. O Jezu, kochany, nie. Zastanawiam się, co mam zrobić teraz. Ale chyba będę musiał trochę niegodziwą rzecz zrobić. Jak się tak teraz kminie nad tym. Bo powtarzanie tego zajmie mi długo. A ja chcę wam wrzucić dzisiaj dwa odcinki, żebyście mieli co oglądać. Może to jest słabe usprawiedliwienie, ale... Ale jakieś. Dobra. Podejmę ten krok. To jest... Nie powinienem tego robić, bo to jest brzydkie zachowanie i generalnie nie powinno się tak robić, ale... Zrobimy tak, słuchajcie. Otworzę grę. Okej. Nie denerwujcie się. Otworzę grę. Ustawię w jednym miejscu jakiś przedmiot, event, przycisk, cokolwiek. Co sprawi, że Kanrod będzie miał jeden punkt życia, żeby w ogóle mógł żyć, ok? Zrobimy tak. I wtedy będziemy grać dalej, ok? Możemy tak zrobić, możemy się tak umówić, bo po prostu... Powiem wam wprost, przejście teraz do tego momentu zajmie mi długo, a nie chcę teraz powtarzać takiego kawału gry. Jeśli kogoś to urażę, to przepraszam, ale po prostu... Zanim ja to przejdę, to się zejdzie, więc zrobimy tak, jak powiedziałem. Dajcie mi chwilę, ja to spróbuję ogarnąć, ok? Momencik. Dobra, ludzie, rozwiązałem nasz problem. Wszystko teraz trybi. Dowiedziałem się nowej rzeczy o tym programie przy okazji, z takiej ciekawości. Naprawiłem. Naprawiłem grę i wiem, z czego wynikał błąd, jeśli tutaj o to chodzi. I wiem, dlaczego też chyba nie został wyłapany ten błąd. Słuchajcie. Ta gra działa w ten sposób, że jeśli ktoś straci życie, znaczy wytraci to życie do zera, to jest nakładany taki stan jak nieprzytomny. Jest w Makerze taka komenda jak change HP czy coś w tym stylu, że można wpisać, o jaką wartość ma się zmienić życie postaci, nie? Tutaj
w tym evencie było ustawione, żeby zmienić życie postaci plus jeden, nie? Żeby postać zamiast 0 miała jeden punkt życia. Jest jeden malutki problem z tą komendą. Ta komenda nie działa, kiedy postać jest nieprzytomna. I w evencie normalnie tutaj w tej scence jest fizycznie w grze jest ustawione change HP plus one, nie? Plus jeden. I to by działało, gdyby postać była trzeźwa. Zamiast tego lepiej i sensownie jest ustawić zmień stan nieprzytomny minus, czyli odejmij stan nieprzytomny, bo to automatycznie też dodaje plus jeden do życia. Zmieniłem to na to i zaczęło działać. Być może żaden z testerów nie doszedł do sytuacji, gdzie Kanrot nie żyje. A komenda była nie tak ustawiona, było niedopatrzenie, nie wiem, ale w każdym razie wszystko zaczęło działać. Nie chciałem już kombinować jakoś inaczej czy coś, to jest najprostszy sposób. Nie wiedziałem, że tak jest, nie wiedziałem, że to w ten sposób tak ten program działa, ale... The more you know, prawda? Dobra, przesuńmy już dalej wszystko. Przenieśmy. Powiem wam szczerze, że trochę mi zajęło ogarnięcie, jak to działa, serio. Trochę mi to zajęło, ale wszystko funkcjonuje, wszystko trybi, także... Nie wiedziałem o tym, wy też pewnie nie wiedzieliście. Kanrot ma jeden punkt życia, wszystko działa, wszyscy żyją, tak? Od razu sobie odnówmy może życie, jak już mamy... Mamy jak? 1000 punktów życia? Nie, ja bandażami będę odnawiał, bo to ma więcej sensu. Dobra, odnowiliśmy do maksa, jeszcze tylko tak, może... z esencji skorzystać, czy może z tego, dobra. Dwa razy to. I zapiszemy sobie grę na nowym slocie od razu. Jesteśmy już zdrowi, jesteśmy cali, wszystko działa, wszystko funkcjonuje. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, przede wszystkim autor, że nie ma mi za złe, że naprawiłem sobie grę sam. Jakby wiem, jak to zrobić, więc nie chciałem już fatygować o takie pierdolety. A chcę nagrać wam dwa odcinki, a jesteśmy dopiero na początku pierwszego. Jest 11:24, jak zacząłem to nagrywać, było po 10:00, więc trochę mi zajęło jednak ogarnięcie, co tu się dzieje, ale działa już wszystko. Dobra, znalazłeś miksturę życia, miksturę energii. Fajnie, bo potrzeba mi tych rzeczy i tych mikstur. Znalazłeś szablę. A szabla jest lepsza czy gorsza od koncerza? Nie no, słabsza. Ale podejrzewam, że jeśli znalazłem szablę, to zaraz znajdę też jakiś przepis na tą szablę, żeby coś z nią zrobić. Tak strzelam. Stary klucz jeszcze znalazłem, dobra. Ale ja jeszcze bym chciał jedną rzecz sprawdzić. Wejdźmy do głównego menu i sprawdźmy jeszcze inne korytarze. W sensie, ja tutaj przeszedłem i mi przełączyło... Nie to nacisnąłem. Przełączyło mi na Kanroda, a ja bym chciał jeszcze zobaczyć inne korytarze, które tutaj są. Nie wiem, czy później będę mógł je zbadać, więc warto to zobaczyć teraz. Prawda? Oczywiście, że prawda. Nie idźmy tu. Czekaj, tu było otwarte. To tam byliśmy, bo tam była ta krata. Tutaj mogę się odnowić jeszcze. Ale na razie nie potrzebuję tego robić. I jeszcze sobie zerknijmy w inne odnogi tych tuneli. Bo ja jestem takim lurko-nurkiem, bym powiedział. Lurking in the darkness. Aha, coś tu było. Nawet nie zauważyłem, że coś tu łazi, ale spoko. Ruzard mógłby mieć więcej życia. Kurde, nie dopilnowałem tego i teraz masz, babo, placek. I nie mam też umiejętności za bardzo. Dobra, może przeżyjemy tą walkę. Może. Ło! Okej. Okay. To było miłe. Dosyć. Jeden atak, krytyk wszedł, zjawa poszła w pierony. Ale jazda. To mi się podoba. Autentycznie, to mi się bardzo podoba. Spoko. Dobra. Kubeczek w ogóle, mistrz kierownicy, nie wiem czy widzieliście. Taki tematyczny, wcale nie tematyczny, w ogóle to nie pasuje do odcinka, ale... Ale stwierdziłem, że... Zrobię sobie w kubeczku elegancko kawkę do odcinka, bo jakoś, wiecie co, inaczej przyjemnie się tą kawę pije, jak się ma w takim kubeczku fajnym, no. Jakoś coś w tym jest, coś w tym jest. Czekaj, my byliśmy tutaj, a byliśmy tam? Nie, dobrze szedłem, bo raczej tutaj w tamtym odcinku. Dobra, idźmy dalej, kontynuujmy tą fabułę, bo naprawdę tak aż się za bardzo ciągnę z tym odcinkiem, serio. Zróbmy to raz a porządnie, żeby było... Spokojnie, żeby wszystko było załatwione, bo naprawdę mówię, za długo ten odcinek się ciągnie, żeby tak lecieć. I teraz tak, czy to zużywać, czy nie, tą misę. Nie no, bo tutaj będzie chyba gdzieś otwarcie tych wrót, czy coś. Nie, to nie tędy. Tych wrót będzie gdzieś tam chyba otwarcie, bo jakieś wrota mamy otworzyć, więc raczej tutaj będzie można się wrócić i odnowić sobie życie. No zresztą nie wiem.
ale zapiszmy na tym slocie po walce już. Przewińmy tą scenkę po raz kolejny. Idźmy Kanrodem teraz dalej w scence. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak, dalej. Dziękuję. Przeszukajmy jeszcze raz wszystko. Kanrodowi zaraz muszę odnowić znowu życie po raz kolejny. Stary klucz, dobra. Coś tu znaleźliśmy ciekawego. Jeszcze raz, bandaże. 3. I jeszcze z esencja energii. Niech będzie do tylu. Starczy. Na jeden taniec śmierci wystarczy, bo tam jest 600 bodajże, więc luzik. Dobra, czy coś tu jest? Jakieś zapiski? Czy coś jakiegoś jeszcze nie jest? Tylko hałda węgla. Czyli na Śląsku się cała gra rozgrywa. Dobrze, że mamy to ogarnięte i załatwione. Idźmy teraz dalej. Może tutaj coś jest. Aha, cały czas są jakieś earthquake'i. Nie napawa mnie to optymizmem, bo możemy umrzeć chyba? Tak mi się wydaje. Jakby zostanie w podziemiach, które się mogą zawalić, bo całe chodzą na boki, nie jest zbyt fajne. Nasłuchiwałem, czy przypadkiem psa nie słyszę, ale chyba nie. O, boulders! How nice! Możemy je przesuwać sobie. Tylko teraz kwestia, który przesunąć, żeby było dobrze. A, ten się przesuwa bardziej. A ten to w ogóle bardziej się przesuwa. Tylko teraz tak, gdzie my mamy iść tak naprawdę? Zaraz. Muszę zerknąć, tu jest gdzieś reset od tych głazów, czy nie? To na bok jakoś rozgarniemy. Spróbujemy przynajmniej. Dobra, przeszedłem jakoś tu. Aha, możemy z różnych perspektyw tutaj przejść. A ja chyba właśnie troszeczkę to zepsułem, bo nie poszedłem tak jak powinienem. Kurna mać! Dobra, zaraz, może to jakoś rozgarniemy jeszcze. Może jeszcze uda się to przejść. Nie uda się. Chyba właśnie sobie zablokowałem drogę całkowicie. Zwłaszcza tymi głazami. O matko boska, czy ja wszystko zawsze muszę spieprzyć? Sobie? Czekaj, może tędy jakoś się uda. Jakby szanse na to są nikłe, ale... Nie no, to są po dwa głazy, dupa. Nie da się tu przejść, tu na dole trzeba było wbić. O Jezu. To się zresetuje jakoś? Chyba nie. Nie? Czyli jestem w dupie, czyli muszę wczytywać save'a, tak? Ola bości, ale mnie to napawa optymizmem. Że po prostu zagadki logiczne to jest moja mocna strona, autentycznie. No nie, no po dwa nie mogę przesuwać. Jezu! Demon myśl, ale wczoraj na streamie było to samo. W Somę zepsułem. I to na samym początku chyba. Nie wiem, czy pierwsze 15 minut żeśmy ograli, czy coś. Znaczy, bo ja się tam kręciłem, to wyszło dłużej, nie? Nie tego save'a chciałem wczytać. Ograliśmy po prostu chwilę na początku i moja postać nie mogła się ruszać. W którymś momencie po prostu coś się zablokowało i giry mi się w ogóle nie ruszały. Także było przednio, było szampańsko. Dobra, teraz to już nie będę taki. Poczekaj. Życie do maksa jest odnowione. Czy ja zapisywałem grę jakoś? Tutaj? Chyba zapisałem ją po odnowieniu życia. Nie wiem, sam już. Dobra, nieważne. Ale mamy pełne życie w każdym razie. Czekaj, tych bandaży mi ubyło? Ubyło mi, czyli zapisałem. Boże, bo już sam nie wiem, kurna, co ja robiłem, a co nie robiłem. Już mi się myli. Chryste, panie. Masakracja po prostu. Dobrze. To teraz tak. Powoli, demon. Naprawdę, nie szarżuj. I spróbuj to zrobić tak, jak Bozia przekazała. To musisz na pewno w dół dać. To musisz dać na pewno tu. A to możesz dać tak. To możesz rozgarnąć w tą stronę. Teraz tak, to możesz dać tu, żeby ci nie przeszkadzało już. Czy coś jeszcze mogę dać w tą stronę? Żeby mi nie przeszkadzało. Nie, na razie to zostawimy. To w boki można rozgarnąć. Tak i tak. W tą stronę tak, dobra. To można dać w boki i to można dać w bok, spoko. I teraz tak, jak mamy tutaj? Tu jest głaz taki, ale jak go wcisnę tutaj, to będzie dupa chyba. Więc muszę przejść tamtą stroną. Tutaj mam już rozgarnięte, wiecie co, ja zapiszę. Nie mogę zapisać. Ale tylko tutaj, czy mogę...
tu już mogę zapisywać. Dobra, zarąbiście. Zapiszę na czwartym slocie, żeby... Nie, bo nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Na razie to zostawmy. To spróbujmy dać tu. To może tutaj, ten głaz. To tutaj, ten w bok. Okej. Chyba mamy to. Mam nadzieję. To damy sobie na boki, żeby też nie przeszkadzało. A to damy... Dobra, pchnijmy ten głaz jak najdalej. Może się uda. Dobra, udało się. Ale na stresie to robiłem. No może nie na stresie, bo miałem save'a, ale... Kurna... No naprawdę nie czułem się bezpiecznie grając w to. Tu możemy sobie jeszcze tędy wejść. Tu. No fajnie. Fajnie, że było kilka dróg, ale mimo tego, że było kilka dróg, to i tak się kuźwa zawiesiłem. Po prostu cudownie. A jak ktoś ma pecha, to i w dupie palec złamie, jak to się mówi, nie? Także nie ma co. Przejdźmy tym węglem. Są tu jakieś te wrota do otwarcia, czy tak nie bardzo? Na razie to się tłukę korytarzami jakimiś i wszędzie się wszystko trzęsie. Otwierać! Gdzie mam tego klucza użyć? Coś jest w ogóle? Na razie to widzę tylko te hałdy węgla. Jakieś długie korytarze, naprawdę długie. Zejdźmy na dół, bo na północy to jest chyba wyjście. Na razie bym sobie poszedł, zobaczył tutaj, czy coś jest do zebrania. Może jakieś skrzyneczki, może coś, nie? Jednak nie. Trudno. Liczyłem na jakąś nagrodę, że jestem takim shadow lurkerem, że tak powiem. Ale nie. Nie dostanę żadnej nagrody za to, że tak mężnie pnę się przez korytarze, dłubię w tych korytarzach. Nie, po prostu nie. Masz iść jedną drogą i wypchaj się. Najlepiej VAT-u. Tędy mamy przejść i tutaj wszedł też Harald. Czyli Kanrod nie będzie chyba w naszej drużynie. I guess. Pójdźmy jeszcze sobie tutaj, może tu są jakieś otwarte coś? O, no. Jest ta kapliczka. Jest kapliczka, czyli podejrzewam, że gdzieś tutaj powinni być moi ziomkowie. Halo, halo, panowie. Chciałbym was przyjąć do drużyny, a raczej dojść do waszej drużyny, jak w którejkolwiek chcecie kierunek, ale chciałbym, żeby to było. Wybacz, że zapytam, ale czemu nazwałeś Haralda księciem? Stara historia. Nie musisz się tym interesować. A no tak, bo on nie wie, o co tutaj chodzi. Ruszajmy. Znalazłem klucz, może uda się otworzyć wrota dalej. Okej. Czyli co, możemy już dalej iść? Chyba możemy już dalej iść. Jak oni stoją tutaj z życiem? Rusard potrzebuje troszeczkę klina jakiegoś. Spoko. Dobra, gdzie nas jeszcze nie było? Ja bym się przeszedł do tamtego miejsca, gdzie było tych przeciwników sporo, bo nie wiem, czy my będziemy teraz jeszcze mogli się Ty, przecież ja mam tu misę do odnowienia życia. Dobra, później. Na początku idźmy do tych przeciwników na południu. Nie wiem, gdzie oni byli, zaraz muszę ich znaleźć. Gdzieś oni byli tutaj chyba, tak mi się przynajmniej... O, właśnie, tutaj. Teraz mamy moce przerobowe, żeby ich klepnąć, więc jakby... O Jezu, ale ja nie odnowiłem sobie tego. Many. Chryste złoty. Nie udało się. Może mi się uda za chwilę uciec. Okej, pudło. Spróbujemy w tej turze uciec. No, 67, dobra. Ucieknę czy nie? Ucieknę, dobra. I zaraz tylko po to uciekam. Asystent, czy mogę ci czymś pomóc? Ty, o co ci chodzi? Czemu się włączyłeś? Nie jestem pewien. Spróbujmy jeszcze raz. Nie próbujmy jeszcze raz, włączyłeś się sam. Mam tu coś z serwisu YouTube. Czemu mi patrzysz na YouTubie? Czekaj, czemu sam się włączyłeś? Oto najlepszy wynik z serwisu YouTube. Czemu? Czemu jak cię pytam, to szukasz na YouTubie? Wynik z serwisu YouTube. Czy ty jesteś głupi? Dobra. Nie wiem, co się stało. Sam asystent Google'a mi się włączył. Widocznie niechcący odpaliłem OK Google i on wyłapał to. Teraz też to wyłapał! Po co ja to powiedziałem? Oto najlepszy wynik wyszukiwania. Moja paplanina w jakiś sposób została zinterpretowana jako to kluczowe hasło, które odpala...
tego bota. I muszę teraz unikać tej frazy, bo będzie mi telefon gadał. Odnówmy życie, wróćmy po prostu do gry. Powróćmy do gry, bo tego jest za dużo. Tu się za dużo zadziało w tej chwili. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ten telefon wyłapał z mojej mowy to, co wyłapał, ale... Ale niech będzie. Dobra, 400 jeszcze. Tu będzie można tym odnowić. I dobra, na razie starczy. Jedziemy jeszcze raz z tym przeciwnikiem. Tylko tym razem zrobimy to dobrze. Okej, okay. Jeszcze raz. Zaatakujmy. Krytyk, dziękuję bardzo. No to fajnie, mamy już to załatwione. Materiał, skóra, bazyliszka, trofeum. Konwojent, nowy level. Cudownie, fajnie. Szaty dostojnika, co to jest od razu? Może tak, sprawdzę od razu, co to jest. Szaty dostojnika. Chroni przed osłabieniem, klątwą, antymagią. A warto by było Rusardowi to zakładać? Wątpię. No nie, trochę obrony magicznej, ale pancerz strasznie spadnie. Ta obrona magiczna nieźle wejdzie, ale... A tu jest inteligencja plus 15. Dobra, nie będziemy tego zakładać. To on nie jest typowo magiem, więc... Wywar energii. Super. Dobra, czy coś tu jeszcze było takiego do zebrania? Chyba nie. Tutaj był chyba tylko ten... Te ziomasy tutaj były. Bo tu wcześniej to raczej potłukłem wszystko. Jak mi się wydaje. Jeszcze z double checkuję. Wybaczcie, że tak łażę, ale tutaj to chyba nic nie było takiego. Bo tutaj tym Kanrodem łaziłem, bo teraz Kanrod jest moim... Głównym ziomkiem, numer jeden. W tym wszystkim. A dobra, na północ. Kieruj się na północ. Jest taki Instagram, kieruj się na północ bodajże. I to jest głos mapy nawigacji Google'a. W sensie ten lektor, nie? To jest jego głos. Dobra, zbadaliśmy to raczej wszystko. Raczej tu wszędzie już łaziłem, więc nie ma sensu tego jeszcze double checkować drugi raz. A ulecz się. Czemu nie? Misa pusta, a no tylko niestety życie odnowi, ja nic innego poza tym nie. Trudno. Dobra, klikniemy w takim razie sobie wszystkim tej many. Tych eliksirów energii mam całkiem sporo. One odnawiają dużo, a ja jeszcze całkiem sporo ich mam, także mogę ja sobie jeszcze szastać. Czemu nie? Na tym slocie niech będzie. I teraz tak, to są te drzwi, tak? To są to, tędy miałem pójść? I guess. Starego klucza, dobra. A może ja powinienem tam, gdzie Harald pójść, zebrać drużynę? Nie wiem w tej chwili, zastanawiam się, czy tak powinienem. O! Czy on dołączy do mnie? Nie, teraz dołączyliśmy. Dobra, no to także wszystko działa chyba. Bogowie, dobrze cię widzieć, Haraldzie. Ruszajmy dalej, nie ma co tu zostawać. Okej. Okay. Więc chyba wszystko zrobiłem tak, jak powinienem. Mam nadzieję. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zaraz zobaczymy. Na bogów! Ach! To wy! Wszystko w porządku? Wbiegliśmy tu za tobą. Tak, wszystko już dobrze. Poza tym, że wozu już chyba nie odzyskam. Klątwa ciąży na tych przeklętych bagnach. Że też musieli nas zaatakować ci nieumarli. To nie była klątwa ani przypadek. W twoim wozie znaleźliśmy duże ilości alternatery trupiej. Co? Ziela, które przyciąga nieumarłych. Skąd takie coś mogłoby być na moim wozie? Spotkałem niedawno Leo Talarico. Poszedł innym korytarzem. Powiedziałem mu, że o tym ziele to on mógł to zrobić. Leo? To miał być solidny najemnik. Wcześniej rozmawiałem z nim o tym zielu. Mógł myśleć, że jednak odciągnie ona nieumarłych. Nie wiem, jeśli... żyje, to znajdźcie go. Tam jakiś koleś przyszedł, strażnik karawany. Panie, znalazłem wyjście. Cudownie, świetnie. Znajdźcie Talarico, niech wam wyjaśni sprawę. Ja idę do tej całej osady. Tam wyjaśnimy do końca sprawę i zapłacę wam. A jeśli będzie się stawiał, postarajcie się go pojmać. Pojmać? Ja jestem dobry w zabijaniu, a nie pojmowaniu. Koleś. Pojmowaniu. Ja nie pojmuję, ja... Tłukę? Zabijam? Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobra, zobaczmy, że coś tu było. No mogę tylko po tych ruinach połazić, ale chyba... Aha. Nie mogę. Zawaliło się wszystko. Dobra. I'm glad we have that covered. No pójdźmy teraz dalej. Wyjdźmy z tych ruin, bo już mi się naprawdę dwoi w oczach. Nie ma tam już czego szukać. Nie ma tam już czego... Czy gdzie mam iść? Czekaj chwilę. Sekunda.
Dobra, mamy wszystkich już w teamie, jeszcze tylko Haraldowi muszę... A może nie będę mu odnawiał, może nie trzeba? No bo nie chcę za dużo też zużywać tych wszystkich rzeczy, nie? Mikstur i tak dalej. Tu mam przejść, nie, dobra. Boże, już miałem flashbacki, że ja coś zepsułem w tej grze. Ale to by było smutne, naprawdę by mi było smutno wtedy, że ta moja drobna modyfikacja wszystko spieprzyła. Autentycznie, to by było złe, to by było masakryczne. Tylko tutaj nie sprawdzaliśmy. Jestem tu, Haraldzie, szukacie mnie, czy jeszcze Garafole? A nie, to nie ten głos. Jestem tu, Haraldzie, szukacie mnie, czy jeszcze Garafole? Garafole jest już bezpieczny, szukamy ciebie. Więc udało się wam. Szukamy ciebie i mamy wątpliwości co do twojej lojalności wobec nas wszystkich. Co? Tylko ty mogłeś umieścić alternatorę trupią w wozie. Chyba, że nas oświecisz. To prawda. Nie myślcie jednak, że chciałem na was sprowadzić zgubę. Rośliny były przeze mnie zaczarowane. Starałem się uzyskać efekt odstraszania bestii. No i chyba ci się nie udało. Musisz się poddać. Pójdziesz z nami. To się nie stanie. To przyznanie się? Wybronię się? Ktoś będzie musiał ponieść konsekwencje porażki wyprawy. Będę to ja. Muszę stąd odejść. Musicie mi uwierzyć, że chciałem dobrze. O kurna. Nienawidzę, jak w kwestiach mówionych jest ten licznik, bo to po prostu zabija mnie. Czyli ty chciałeś dobrze, tak? Przynajmniej tak twierdzisz. Kontynuacja w następnym odcinku, bo już mi się kończy czas. Jest 41 minuta nagrania, nie wiem, czy to coś wytnę, czy coś ten, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że wszystko jest porobione i na pewno przebiłem barierę 30 minut, także nie udało się. No trudno, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.